Według Eurostat poziom zadowolenia z warunków mieszkaniowych w Bułgarii jest najniższy w całej Europie. Czym zatem różnią się te mieszkania od tych, które znamy z Polski? I jak wygląda najmniejsze mieszkanie w Bułgarii? Zobaczmy, jak dbano wtedy o potrzeby osób niepełnosprawnych. Tutaj mamy podjazd dla wózka. Dość stromy, ale dobra, załóżmy, że udało się komuś podjechać tutaj. Wyrobił się w tym miejscu, na zakręcie. Przeskoczył ten próg. No i tutaj pojawiają się schody, tak naprawdę. Bo winda jest tutaj. Ale w tym przypadku nie działa, bo mieszkańcy zapewne z tego piętra nie płacą za windę. Dlatego nie mają też do niej dostępu. Nawet ktoś zastawił te drzwi o takim oto dźwiękochłonnym materiałem. Gdzie zatem jest winda? Jak się dostać na górę? No, trzeba zejść na dół po tych oto schodkach. Tu jest winda. Jedźmy na górę zatem. Ten piękny system z wyświetlaczem. Nie wiem, czy ta winda ruszyła. Podłoga już swoje widziała. To lusterko też. No to jedziemy na górę. Ups. Chyba nie pojedziemy. A, pojechaliśmy. Tu ma tutaj swoją półeczkę wystawioną na zewnątrz. Tu jest też taki typowy bułgarski patent na tak zwaną letnią kuchnię. Zobaczcie, balkon jest zabudowany. Widzimy tutaj garnki, kuchenkę. U sąsiadów to samo. I praktycznie każdy korzysta. No tutaj akurat ktoś nie, ale inni sobie tak właśnie zabudowali. Tutaj również zresztą widać, jakie oblepione są tu od tłuszczu te szyby. Bułgarzy chcą uniknąć gotowania w domu, żeby te zapachy się tam nie mieszały. Przyjechaliśmy windą, zejdziemy pieszo. Lodówkę ktoś sobie tutaj zostawił. To też dość typowe na klatkach schodowych, że co tam niepotrzebne w domu, stary komputer albo inne rzeczy, butelka po piwie, no to można tutaj zostawić. Chyba nikt z tym nie robi problemu. Też buty zazwyczaj zostawia się na zewnątrz. Wejście w butach komuś do chaty jest zdecydowanie nie na miejscu. A tak, kaloryfer. Oczywiście on nie będzie działał, bo już chyba nigdzie nie działają te kaloryfery na klatkach. No bo kto miałby za to płacić? Zazwyczaj te kaloryfery są odcięte, sprzedane na złom albo wykorzystane do budowy ogrodzeń na wsiach. Tu mamy klimatyczne skrzynki na listy. Tutaj widać tablicę ogłoszeń. Tutaj się dowiadujemy, ile kosztuje utrzymanie miesięcznie windy, ile kosztuje światło na klatce, kto zapłacił, kto nie zapłacił, ile osób mieszka w którym mieszkaniu. Odrobina nowoczesności. Tutaj oprócz tego domofonu mamy również kod. Jako taka obsługa tych mieszkań, jakaś administracja, coś takiego raczej nie działa, bo zobaczcie, jak na przykład koło bloku to wszystko wygląda. Każdy sobie wyrzuca co chce, gdzie chce, a nikt mu raczej nie będzie robił problemu w związku z tym. No, fajnie też rynna poprowadzona. A tutaj ktoś miał życzenie puścić sobie winorośl, no to, to sobie to zrobił, nie? W wielu garażach są na przykład sklepy. Tutaj mamy z garażu poprowadzony sklep, ale no tu jakiś burżuj sobie samochód trzyma w środku, tam ktoś swastykę narysował, pięknie. A zwykle są tam salony fryzjerskie. No pokażę wam zaraz, bo w tym bloku nie było, ale w tym są aż dwa. Proszę bardzo, jeden z nich reklamuje się na tej oto kafemaszynie, czyli automacie do kawy. Więc fryzjerski salon, gdzie on jest? Tutaj. Akurat nie działa, no. Co za peszek tutaj.
informacja, że to jest garaż, który używa się, bo to nie jest wcale oczywiste. A i ten salon fryzjerski już jest otwarty. Tutaj mamy nie fryzjera, a szewca. Jak to fajnie wygląda. I tam drugiego szewca. Zobaczmy, gdzie bawią się dzieci. Plac zabaw pod blokiem. Bawią się jak za dawnych, dobrych lat. Proszę bardzo. O, takie stalowe huśtawki. Jednemu znajomemu tak prawie wszystkie zęby z górnej szczęki wyleciały przez coś takiego. Super. Czyli tak, tu jest taki mikro korytarzyk, absolutnie mikro. No i się wchodzi do pokoju, który też jest bardzo maleńki. No i jest tutaj taki coś ale aneks kuchenny, to znaczy nie ma tu zlewu oczywiście ani żadnej kuchni, lodówki, tylko można sobie herbatę, jakąś kanapkę może zrobić, coś takiego. Co prawda tutaj jest podłączenie do wody, mógłby to być zlew i w niektórych tego typu boksonierach robi się taki bardziej prawdziwy aneks kuchenny. Bo to było tak przewidziane, że ma stanowić samodzielny lokal, w którym da się funkcjonować. No ale tutaj ktoś z tego zrezygnował jednak. Pewnie sobie myje te szklanki w umywalce. Gdzie jest tar? Nie ma problemu. No nie byłoby tu za bardzo miejsca na nic więcej. Ledwie co tu się da wykręcić tak naprawdę. No każda jakaś tam mała luka została wykorzystana na półki, półeczki. Ale po rozłożeniu tego łóżka to pewnie nie da się za bardzo przejść tutaj. No i oczywiście hit, łazienka. Jestem w stanie sięgnąć od ściany do ściany, no niewiele mi brakuje. No i jak to zwykle bywa, cała stanowi kabinę prysznicową, co nie jest bardzo dziwne, bo tak często się robi. Natomiast tutaj no jest to taka przestrzeń, że absolutnie da się siedząc na sedesie brać prysznic jednocześnie, co stanowi pewną oszczędność czasu. Może się pytać, co się dzieje z wodą. No to jest po prostu kratka odpływowa. I woda sobie ucieka. To jest właśnie przyczyna, dla której Bułgarzy za granicą, jak gdzieś zamieszkają, to zalewają sąsiadów, bo normalnie się nie montuje takiej kratki odpływowej i ta woda nie ma gdzie uciekać. Słuchaj, takie mieszkanie ma swoje plusy. Kupujesz telewizor 50-calowy i już nie musisz jednej ściany malować. Jak ktoś się śmiał pod ogłoszeniem o wynajem takiego mieszkania, że w sumie należałoby je powiesić przed bramą wyjściową z więzienia, bo ktoś, kto ma ze sobą długą odsiadkę, no to powinien się czuć tutaj bardzo jak w domu i coś w tym jest. Chociaż nie ma jakiejś takiej strasznej klaustrofobii. Tak naprawdę dałoby się tutaj funkcjonować. No. Wiele osób mieszka na mniejszej powierzchni. Ja mówię tutaj o one lifersach, którzy w ogóle przerobili sobie. Dokładnie, bo to jest powierzchnia takiego campervana. Filip zasnął. Wykorzystajmy tę chwilę, aby opowiedzieć wam, jak wyglądają warunki mieszkaniowe w Bułgarii. Bo tak małe mieszkanie nie jest tutaj typowe. Dokładnie. Gdzie mieszkają głównie Bułgarzy? W sumie w takich blokach chyba w większości. Z wielkiej płyty. Przynajmniej wedle szacunków, no to prawie 2 miliony Bułgarów mieszka w takich właśnie mieszkaniach. I w sumie sobie to cenią, tak naprawdę to nie jest niczym dziwnym, żeby nawet bardzo zamożne osoby mieszkały sobie po prostu na którymś tam piętrze i sobie inwestowały pieniądze w coś innego niż na przykład wybudowanie domu dla siebie. Mhm. Ale dom prawie każdy ma, dodajmy. Tylko tak, to jest gdzieś ten dom wiejski. Gdzieś tam po babciach, dziadkach, więc tam sobie jeżdżą na weekend, ale życie toczy się w wielkiej płycie. I to nas zawsze zaskakuje, jak przechodzimy obok takich bloków i widzimy auta za naprawdę grube pieniądze. No i najwyraźniej osoby posiadające takie auta mieszkają sobie po prostu w bloku. A nie wiem, czy wiecie, że te bloki były budowane z określoną datą ważności. One były przeznaczone na jakieś 50-70 lat użytkowania teoretycznie, więc większość z nich jest już po terminie. No oczywiście to nie oznacza, że one będą się masowo walić w gruzy, bo no, ocenia się, że gdzieś tak 100 lat powinny przetrwać te budynki, jeżeli będą konserwowane oczywiście. Co ze swoją drogą niesamowite, jak krótkowzroczni byli ludzie, którzy budowali całe osiedla na 100 lat. To, i co później z tymi ludźmi, którzy tu mieszkają? Ja nie wiem. Jakieś chore.
W każdym razie, no, zdarzało się tutaj, że się waliły budynki, no ale to pod wpływem ruchów sejsmicznych, bo tutaj też się zdarzają trzęsienia ziemi. Nawet mieliśmy okazję jedno takie poczuć, Właśnie w a takim bloku, na tak. szóstym piętrze. Tak. Jak wyglądają obecnie takie bloki? No, część z nich została wyremontowana, w większości z funduszy unijnych, natomiast część jeszcze nie i one są w takim nieciekawym stanie, bo nawet na piętrach, które wcale nie są blisko dachu, już leje się woda po ścianach, po prostu gdzieś jest przeciek, a niektóre z nich w naszym mieście słyszałam, że w ogóle odchylają się już od pionu, co jest trochę niepokojące. Nie wiem, czy to jest. Niestety nie mają szans stać się taką atrakcją jak Krzywa Wieża w Pizie. I te remonty, o których mówimy, dotyczą zewnętrznej części fasady. Są to po prostu te fundusze przeznaczone na tą energetyczną. Wydajność. Tak. Także wyłożą to styropianem fajnie Okna i okna zmienią, no, zmienią. I ale tyle. instalacje też czasami po prostu wymagają Tak. wymiany. Natomiast jeśli chodzi o metraż, to co zaskakujące, mieszkania w Bułgarii są bardzo duże przeważnie. Taki 70 metraż, to tak, jest jakiś tam standard, całkiem no. normalny. Ciekawa jest statystyka, że tak naprawdę najmniej mieszkań jest pięcio- i sześciopokojowych, a zaraz potem jednopokojowych. Czyli dwu, trzy i nawet czteropokojowych mieszkań jest więcej niż tych jednopokojowych. No my się w zasadzie nie spotkaliśmy z mieszkaniami jednopokojowymi. Mówimy o tym starym budownictwie, bo oczywiście w nowym, no to się buduje takie kliki po 20 metrów i się mówi, że to jest europejski standard. Natomiast dawniej się tak nie budowało. I te mieszkania są naprawdę spore, dość wygodne, co niestety nie przekłada się na jakość życia w nich. No i oczywiście wpływa na to właśnie ta zła wydajność energetyczna, zły stan techniczny tych budynków, też straszna akustyka, że są totalnie niewygłuszone. Co jeszcze? No właśnie to, że często jest wilgoć, często jest grzyb. No i że na tych 70 metrach trzeba się gnieździć z milionem karaluchów. Tak, na To też przykład. nie sprzyja jakiemuś tam komfortowi. Dokładnie. No jest to przykre, no bo wiadomo, że od warunków mieszkaniowych zależy bardzo dużo. Tak naprawdę to jeżeli człowiek nie może wypocząć, nie może się wyspać, nie czuje się dobrze w swoim domu, no to jak ma funkcjonować dobrze poza nim? To się przekłada na wszystkie dziedziny życia. I no, nie ma skutku bez przyczyny. To właśnie niestety w jakich warunkach się dorasta, w jakich warunkach się jest od samego początku. Decyduje później o naszej wrażliwości, o tym, jakie jest nasze poczucie estetyki. I w sumie ostatnio dostaliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego wszystko wokół nas tutaj wygląda tak, jak wygląda. Czyli w lecie, jak jest ładnie i zielono, to nie tak źle, ale w zimie, jak jest szaro i smutno, To depresja i wychodzi murowana. wszędzie ta szarzyzna, i ta rdza, i ta elewacja odpadająca, to czasami jest to nieprzyjemne. No i. Podzieliłem się ostatnio ze znajomym Bułgarem ideą na pewne remonty na podwórku. Chciałem tam takie pordzewiałe jakieś elementy wymalować, wyczyścić. Albo wyrzucić w ogóle. Tak. Natomiast on Miał powiedział prostą tak. odpowiedź. Słuchaj. Człowiek. Tak, to jeszcze 100 lat będzie zardzewiałe czy nie zardzewiałe, nas już nie będzie, a to będzie. No I i po się co skończy. ruszać? Tak by Czyli była tak odpowiedź. zwany miała berza rabota. No, przewróciło śnieg, leży i tak dalej. No więc takim podejściem czasem widać, że jeżeli te bloki, to co koło domów widzimy, niestety wygląda właśnie tak. Wielkim minusem tego wszystkiego jest, że ludzie tutaj nie płacą funduszu remontowego. No zazwyczaj płaci się tylko za windę i za tą żaróweczkę, która na klatce świeci. Rzadko za jakąś sprzątaczkę, żeby coś tam przemyła. A że nikt za to nie płaci, też nikt nie czuje się w obowiązku nawet tam u siebie przed wejściem cokolwiek wymyć. Więc czasem wygląda to po prostu tragicznie i strach przejść, żeby podeszwy się nie przykleiły. I nie zostały tam. Aha, no może trzeba dodać, że wszystko to się tyczy miast, ale nie Sofii, bo w Sofii to wygląda zupełnie inaczej. No wiadomo, jest to stolica. Po pierwsze, jest dużo jednopokojowych mieszkań, najwięcej, no bo metr kwadratowy kosztuje tyle, że nie każdy może sobie pozwolić na więcej niż ten jeden pokój. Płaci się te opłaty, klatki wyglądają przyzwoicie.
No nie ma takiego standardu Też jak u zależy nas. gdzie, jakby poszukał, to i w Sofii się znajdzie, No, na Lulinie czy gdzieś ale... tam, gdzie kozy przed blokami się pasą. A kiedyś Wam to pokażemy, bo To robi bardzo wrażenie. lubić. Tak, mówimy cały czas o szeroko pojętej prowincji, czyli wszystkim poza Sofią. No tutaj mamy przykład współczesnego bułgarskiego budownictwa. Obok coś z jeszcze poprzedniej epoki. Zresztą bardzo ładne, tylko że niestety niezadbane. Kawałek dalej jest też taki nowszy blok, więc tak to wygląda, to nowe budownictwo. No dole jakaś fajna kawiarenka. Tutaj można banicę kupić na śniadanie. To zresztą uczyniłem. Suszy się skarpetka Filipa, bo sobie ją żuł przez chwilę wraz ze swoją stopą. Zobaczcie, jaka klimatyczna po naszemu farelka, po tutejszemu duchałka. Zawsze jak robię herbatę, to sobie myślę o tym, jak bardzo Bułgaria nas zmieniła, bo zanim tutaj przyjechaliśmy, to praktycznie nie zdarzało nam się pić ziołowej herbaty, no chyba, że byliśmy chorzy i zupełnie w celach leczniczych. Natomiast teraz pijemy głównie ziołowe herbaty, rzadko, żeby jakąś inną. No i to właśnie z tego powodu, że tutaj najczęściej się podaje właśnie takie, no najczęściej to są jakieś mieszanki różnych ziół. Bardzo jest to smaczne, aromatyczne, no i zdrowe. Aczkolwiek pamiętam, że na początku tutaj chcieliśmy, nie wiem, roznieść sklep, jak nie było w ogóle w nim można dostać żadnej czarnej herbaty. Na pytanie czarna herbata pani przyniosła opakowanie, jakieś czarne, ale też oczywiście herbaty ziołowej. Oto baniczki, trochę są duże. Ej, Filip Filipku, też wiem, że się nie może doczekać. smacznego. Tutaj mamy inny blok, trochę inaczej to wygląda. Fajne są te guziczki i mają ochronę przy wejściu. Witajcie, z tej strony Marcin. Eunika, Patrycja. A no i jest jeszcze nasz nowy nabytek, Filip. Jesteśmy rodzinką z Krakowa, którą ciągle nosi po świecie, a swoimi przygodami dzielimy się z Wami na tym kanale. Najwięcej kręcimy się po Bałkanach, ale często bywamy też w Turcji, Grecji i we Włoszech, czyli na trasie legendarnego pociągu Orient Express. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania, a także na nasz profil na Patronite.